W dawnych czasach pieniądz swoją wartość miał opartą przeważnie o zawarty w sobie kruszec. Wraz z rozwojem i rozrostem gospodarek zaczęto tworzyć drukowany pieniądz w początkowej fazie oparty o wartość zdeponowanego kruszcu. Jednak z rosnącymi wydatkami państw zaczęto go wykorzystywać do finansowania m.in. bardzo kosztownych wojen, czyli stał się instrumentem obsługi długu publicznego. W momencie, gdy bankierzy zorientowali się, że jest mała możliwość, aby posiadacze banknotów przyszli wypłacić naraz wszystkie zdeponowane złoto, to zaczęła rosnąć ilość emitowanego pieniądza bez pokrycia. Taki system mógł się sprawdzać w czasach spokoju, jednak w niespokojnym okresie stawał się zaczynem wielkich kryzysów, czego przykładem był jeden z największych kryzysów związanych z pieniądzem bez pokrycia w XVIII wieku, czyli kryzys Johna Lawa. Ewolucja pieniądza papierowego zachodziła powoli. Można umownie przyjąć, że pierwszym państwem, które rozpoczęło emisję, była Szwecja i jej Sveriges Riksbank, który powstał w 1668 roku, będąc najwcześniej założonym bankiem centralnym. Został powołany w burzliwym okresie wojen i jego głównym zadaniem była obsługa długu publicznego państwa. Za oceanem zaczęto eksperymentować z papierowym pieniądzem pod koniec XVII wieku, kiedy w 1690 roku władze kolonii Massachusetts zdecydowały się na takie rozwiązanie. Jednak pierwszym krajem, którego działania w tym kierunku miały spore znaczenie, była Anglia i powołanie przez nią Banku Anglii, który stał się wzorem banku centralnego dla innych państw. W pierwszej połowie Anglicy dla bezpieczeństwa deponowali swoje zapasy kruszcu w Mennicy Królewskiej. Jednak z takiego postępowania oduczył ich szybko król Karol I, konfiskując całe złoto w 1640 roku. Ludzie mimo tego dalej szukali bezpiecznego miejsca, w którym mogli bezpiecznie przechować swoje oszczędności i w drugiej połowie XVII wieku zaczęli to robić u złotników londyńskich. Ci w zamian za złoto wydawali specjalne kwity, jednak niebawem zorientowali się, że mogą wyemitować więcej kwitów niż posiadają depozytów, gdyż było małe prawdopodobieństwo, że ich posiadacze przyjdą naraz po swoje depozyty. Takie rozwiązanie mogło się sprawdzić w czasach pokoju, lecz w czasach wojny pokazywało, że pieniądz bez pokrycia to kolejna bańka spekulacyjna, która pękła z hukiem podczas zawirowań. Efekty wojny wywoływały przeważnie kryzysy zawieszające spłaty długów państwowych i tym samym doprowadzających wielu londyńskich złotników do upadku, pociągając za sobą deponujących u nich pieniądze. Aby ustrzec się takiego scenariusza, w przyszłości podjęto dyskusję o utworzeniu banków centralnych. Zwolennicy argumentowali to tym, iż dzięki bankowi centralnemu zostanie uregulowana kwestia długu publicznego, zwiększone bezpieczeństwo działalności gospodarczej, a zarazem poszerzony obieg pieniężny i obniżone oprocentowanie kredytu. Za twórcę Banku Anglii można uznać Szkota Williama Patersona. Gdy Anglia potrzebowała pieniędzy na prowadzoną wojnę, rząd przeforsował podatek na towary przewożone drogą wodną, który miał zostać wydzierżawiony prywatnej spółce za 1,5 miliona funtów. I wtedy Paterson przeforsował pomysł powołania banku. W 1694 roku angielski parlament przyjął tzw. ustawę o przekazaniu do rozporządzenia jego królewskiej mości różnych opłat od okrętów i łodzi, zwaną w historii jako Tonnage Act. Pod tą nazwą jednak krył się mały fortel, który powoływał do życia Bank Anglii, będący prywatną spółką akcyjną, całkowicie niezależną od rządu. Bank aż do 1946 roku był uważany za wzór niezależności banku centralnego. Otrzymał prawo emisji banknotów oraz praktycznie monopol na tego typu usługi w Londynie. Bank musiał emitować nominały nie mniejsze niż 5 funtów, co stanowiło dość sporą kwotę, ale taki był zamysł, aby z tego rozwiązania mogły korzystać jedynie osoby majętne, a pozostała część społeczeństwa nadal miała posługiwać się monetami. Bank również zaczął obsługiwać dług publiczny. W 1717 roku Isaac Newton, będący dyrektorem Mennicy Królewskiej, ustalił parytet funta na lekko ponad 7,3 grama złota, który z małą przerwą utrzymywał się do 1931 roku, stając się zarazem walutą bimetalistyczną, czyli systemem monetarnym budowanym w oparciu o złoto i srebro. Gdy banki centralne i emisja papierowego pieniądza opartego o kruszce dopiero raczkowała, na scenie ekonomicznej pojawił się John Law. Urodził się w 1671 roku w Edynburgu, a jego ojcem był majętny złotnik i bankowiec. Studiował nawet matematykę, ale bardziej był skory do wystawnego życia, hazardu i awantur. Podczas jednej z nich w pojedynku zamordował rywala i tylko dzięki sporej łapówce uniknął więzienia i w 1694 roku zbiegł ze Szkocji na kontynent. Po prawie 10 latach wrócił do Szkocji i próbował w parlamencie przeforsować swój pomysł na system walutowy, którego teorię opublikował w książce pod tytułem Rozważania nad handlem i pieniędzmi z propozycją zwiększenia ilości pieniędzy w państwie, a mający na celu zgromadzenie całego kruszcu w rękach państwa i emisję papierowego pieniądza, twierdząc przy okazji, że wartość banknotów mogłaby 10-krotnie przekroczyć wartość zdeponowanego kruszcu. Nie obawiał się, że ludzie będą chcieli masowo zwrócić banknoty do emitenta, tłumacząc to tym, iż jest to zaopatrzenie narodów dostatek pieniądza, który miał ożywić handel oraz zwiększyć zatrudnienie i produkcję. Mimo tego nie zdobył uznania w swoim kraju i ponownie wyjechał nad kontynent szukać miejsca, gdzie mógłby zrealizować swoje wizje. W początkach XVIII wieku trafił do Francji, gdzie zaproponował królowi Ludwikowi XIV utworzenie banku emisyjnego. Pomysł ten padł na podatny grunt, gdyż Francja w toku prowadzonych wojen borykała się z ogromnymi problemami finansowymi. Jednak król Słońce, widząc w tym pomyśle korzenie republikańskie, nie zgodził się na to rozwiązanie. Mimo tego na spełnienie swoich pomysłów nie musiał długo czekać. Gdy w 1715 roku zmarł Ludwik XIV, władzę objął regent książę Filip Orleański. Ten, będąc mniej roztropnym i zarazem widząc opłakany stan finansów publicznych, zgodził się na pomysł Lawa. Książę nadał mu prawa założenia spółki akcyjnej, czyli Generalnego Banku Emisyjnego wraz z 20-letnim przywilejem emisyjnym. Miał on wypuszczać banknoty mające 100% pokrycie w kruszcu. Jego popularność przysporzył dekret pozwalający na płacenie podatków pieniądzem papierowym. Dzięki temu po pierwszym półroczu spółka wypłaciła 7,5% dywidendę. Law szedł za ciosem. W 1717 roku założył spółkę zwaną potocznie Kompanią Mississippi, mającą za zadanie eksploatację bogactw Luizjany, których jedynie się domyślano, ale dzięki poparciu regenta rozpoczęła się gorączkowa spekulacja i akcje rosły szybko. W 1718 roku Bank Generalny został znacjonalizowany, tym samym przysparzając mu większego zaufania i ustanawiając Lawa jego dyrektorem generalnym. Na początku 1719 roku Kompania Mississippi połączyła się z potężną francuską Kompanią Wschodnioindyjską, zdobywając tym samym monopol na handel z Indiami, Chinami i Morzami Południowymi. Efektem tego połączenia było zwiększenie kapitału akcyjnego. John Law, zawiadujący bankiem emisyjnym, wpuścił do obiegu dodatkowe 100 milionów librów, oprócz 400 milionów już wcześniej wyemitowanych. Powodem tego były rosnące zawrotnie ceny akcji spółki i aby zaspokoić spekulacje z nimi związane, Law chciał dać ludziom pieniądze na ich nabywanie. Bańka Mississippi rosła w spektakularnym tempie, jednak do pierwszego przesilenia doszło dopiero w 1719 roku, kiedy to z Anglii przyszło żądanie wymiany banknotów na kruszec. We Francji do tego typu żądań dołączyli również wrogowie Lawa. Ten jednak zdołał załagodzić kryzys, fałszując wyniki finansowe spółki i tym samym obiecując ogromne dywidendy. Dodatkowo został kontrolerem finansów, prześladujących swoich wrogów, próbując podkopać jego działalność. Bańka nie mogła jednak trwać wiecznie i gdy w lutym 1720 roku książę Conti zażądał wypłacenia swojego depozytu złota, system ponownie zaczął chwiać się w posadach. Wprowadzono co prawda prawo nakazujące posiadanie pieniędzy w kruszcu tylko do 500 liwrów, jednak na wiele to się nie zdało. Ludzie zaczęli żądać wymiany banknotów na monety, powodując spore zamieszanie, a ogłoszenie przez Lawa pierwszej dewaluacji monet oraz przymusowy wykup długów państwowych po raz ostatni uratowało jego mistyfikację. Gdy po Paryżu rozeszła się wieść, że wyprawa setek ludzi do Luizjany była tylko fałszywym marszem żebraków do portów, 22 maja 1720 roku Law ogłosił potrójną dewaluację banknotów o 30%, akcji o 50% i monet o 70%. To spowodowało wybuch paniki i zamieszek. Po tej operacji wszystko zaczęło dziać się lawinowo. 6 lipca zawieszono wymianę banknotów na kruszec, a już 31 lipca przeprowadzono jeszcze jedną dewaluację, tym razem o 300%. Zamieszki przybrały na sile, a ich efektem było wygnanie Johna Lawa z Francji. Aby opanować sytuację, władze w październiku zlikwidowały bank emisyjny i Kompanię Mississippi, a banknoty zamieniono na mało korzystną rentę państwową. Stabilizacja nastąpiła dopiero w 1726 roku w wyniku dewaluacji liwra, który do tej pory stanowił 1,14 funta, a po niej tylko 1,24. Kryzys Leła pociągnął na dno wielu Francuzów, doprowadzając ich do ruiny. W Paryżu znaleziono rodzinę, która popełniła zbiorowe samobójstwo. Znaleziono przy nich kilka srebrnych monet i 20 milionów papierowych liwrów. Zostało podkopane zaufanie Francuzów do banku centralnego, który w Francji powstał bardzo późno, czyli w 80. latach XVIII wieku. Gospodarka Francji nie podniosła się już po tym ciosie, aż do rewolucji francuskiej i przez wielu historyków uważana jest jedną z przyczyn jej wybuchu. Warto zapamiętać powody samej bańki, czyli oderwanie się cen akcji od fundamentów i szalony dodruk pieniądza bez pokrycia przez bank centralny. John Law, jak wspomniałem wcześniej, został wygnany i szukał jeszcze szczęścia w Europie. Zmarł w 1729 roku w Neapolu, usiłując namówić władze miasta do powierzenia mu banku centralnego. Neapolitańczycy nie dali się namówić, jednak w przyszłości jeszcze wiele razy będziemy widzieli przykłady, iż nauka z kryzysu Lawa poszła w las i kolejne kraje zignorują prawa matematyki i ekonomii, wpadając w inflacyjną matnię.